Dzień dobry, szanowni państwo. Jesteśmy w tej chwili w Kłodzku. Dzisiaj program Wstajemy już jest w zupełnie innej formule z wiadomych przyczyn. Jesteśmy w Kłodzku tutaj, gdzie jest jakby centrum powiatu kłodzkiego i mnóstwo komunikatów, które są wydawane. Jak widzicie państwo za mną, już w tej chwili południowa część Kłodzka w całości jest zalana. Jechaliśmy wiaduktem w kierunku miejscowości Bardo i tam widzieliśmy na wiadukcie, że cała południowa część Kłodzka, jak jeszcze wczoraj mogliśmy mówić o podtopieniach i to o lokalnych podtopieniach, w tej chwili Kłodzko w południowej części, wszystko co jest przy rzece, jest zalane. W tej chwili znajdujemy się dosłownie 30-40 metrów od szpitala powiatowego, a niżej siostry franciszkanki, której budynek już jest zalany, jesteśmy tuż obok tego. 4 godziny temu, drodzy państwo, starosta powiatowy z Kłodzka wydał oświadczenie, że w związku z krytyczną sytuacją powodziową mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż rzek Olbrzychowice, Kłodzkie, Krosnowice, Żelazno, Wojciechowice, Młynów, Ścinawica, Gołogłowy, Podtynie i Myszków, tam wszyscy mają się przenieść na wyższe kondygnacje lub generalnie opuścić swoje domostwa, zabezpieczyć to, co tylko się da, jeżeli chodzi o majętność i wszystkie ruchomości, ale generalnie dla bezpieczeństwa zarówno ich, jak i ich bliskich, mają opuścić te miejsca. My za chwilę będziemy się przemieszczali do samego centrum Kłodzka, żeby pokazać państwu, jak wygląda stan rzeki, ale zwróćcie uwagę, za mną w tej chwili jest znak dotyczący wiaduktu, który jest pod trasą kolejową. Tam generalnie jest 2,5 metra. Takie samochody powinny tamtędy przejeżdżać. W tej chwili, jeżeli został metr, drodzy państwo, to jest wszystko. W ciągu ostatniej niespełna doby, w ciągu ostatniej nocy spadło mnóstwo deszczu, a wraz z nimi wszystkie rwące potoki i rzeki tutaj okalające ten rejon zmieniły się w stan po prostu powodziowy i ten stan powodziowy już w tej chwili trwa. Także od wczoraj do dzisiaj się zmieniło bardzo. Rozmawiałem wczoraj z wójtem, byłym wójtem Lewina, który tłumaczył mi jakby tą sytuację analogicznie do 97 roku, kiedy tutaj Dolny Śląsk przeżył katastrofę powodziową i mówił mi, że to nie jest to, ale jakże mocno zmieniła się sytuacja od wczorajszej naszej rozmowy, która była gdzieś około godziny 14 do momentu, w którym jesteśmy. Jesteśmy po 8 następnego dnia, a sytuacja zmieniła się diametralnie. W tej chwili niestety cały czas pada deszcz i ten deszcz ma padać aż do wtorku. Miejmy nadzieję, drodzy państwo, że ustaną te opady. Niby po południu ma być troszeczkę mniejsze ich natężenie, ale jeżeli noc, taka jak ta dzisiejsza, powtórzy się jeszcze raz, to na pewno te obszary, które są w tej chwili zalane, powiększą się i to znacznie się powiększą. Wiemy, że czym niżej województwo opolskie w tej chwili jest coraz bardziej zalewane i tam sytuacja jest również krytyczna. Mówiliśmy wczoraj o Głuchołazach, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Mówiła przed chwilą Natalia o tym, żeby pamiętać o kolorach flag, żeby pamiętać o telefonach alarmowych, żeby przede wszystkim słuchać służb, które informują o tym, co się dzieje. Ale drodzy państwo, do wszystkich tych interwencji najczęściej tutaj, oprócz Państwowej Straży Pożarnej, wyjeżdżają ochotnicy, ochotnicze straże pożarne. No właśnie, mówiliśmy o wozach bojowych. Przed chwilą była wielka polityczna dyskusja dotycząca, dlaczego z Funduszu Sprawiedliwości straże pożarne były uposażane właśnie w te wozy bojowe. Dzisiaj na tych terenach, drodzy państwo, są one zbawienne. Dla zdrowia, życia ludzkiego są one zbawienne. Będziemy państwa na bieżąco informowali dzisiaj przez cały dzień. Formuła programu zupełnie o 360 stopni, bo 180 stopni się zmieniła i tak będzie do końca naszego programu. Będziemy państwa informowali. Za chwilę przenosimy się wspólnie z kamerzystą do samego centrum Kłodzka. Postaramy się dotrzeć do starostwa powiatowego, gdzie jest sztab kryzysowy i być może uda nam się porozmawiać z władzami administracyjnymi tutaj tego rejonu, tak aby państwa na bieżąco informować, co się dzieje w Kłodzku i w całej Kotlinie. W tej chwili druga nasza korespondentka Zofia pojechała, Zofia Niechciał pojechała do miejscowości Bardo, to jest
kawałek niżej na południe położona miejscowość. Tam sytuacja może być jeszcze gorsza niż w samym Kłodzku. Pamiętajmy, że czym niżej, drodzy Państwo, tym gorzej. Bo właśnie tam się spiętrza ta woda. Przez tę noc ta rzeka, która jest za nami, a którą Państwu pokażemy w następnym łączeniu, o metr podniosła się, poziom wody podniósł się aż o metr. Także, drodzy Państwo, szpital powiatowy za nami w tej chwili, którego nie możemy w tej chwili pokazać. Tam w oddali jest rzeka, która wylewa coraz bardziej. Jest wiadukt, który jest coraz bardziej zalewany. A my będziemy pokazywali Państwu na bieżąco to, co się dzieje w Kłodzku. Więc do zobaczenia w następnej osłonie. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i oglądajcie nas. Oglądajcie Telewizję Republika. Na bieżąco z Kotliny Kłodzkiej będziemy Państwa informowali o tym, jaka jest sytuacja powodziowa w tym rejonie. Do zobaczenia, Karol Kus, program Wstajemy.